Na transmisję z tego spotkania serdecznie zapraszają Państwa Michał Zachodny i Adam Delimat. O ile przed tym meczem z Macedonią Północną gdzieś tam delikatnie przestrzegaliśmy, że to wcale nie będzie tak łatwy rywal, dzisiaj tutaj powinno być jednak troszkę spokojniej. Nie jest tak, że wszystko przychodzi bardzo łatwo. Ale teraz przyszło łatwo. Szymon Włodarczyk trafił w poprzeczkę. No to dośrodkowanie Kaspra Kozłowskiego z prawej strony pewnie nie było takie, jakie on tutaj zamierzał, ale przy kilku giksach jeszcze jest jedna 1-0. Szansa dla Włodarczyka. No i teraz piłka umieszczona już pod poprzeczką. Druga minuta spotkania. Kilka tych mniejszych klubów również gdzieś w niższych ligach szwajcarskich stara się o jak najlepsze wyniki. Kolejna szansa przed Szymonem Włodarczykiem, choć teraz on w zasadzie musiał się tak delikatnie pokłonić tej piłce, ale trafił do bramki. Dowiemy się już ze skrótów, z relacji, które będą mogli Państwo znaleźć. Teraz Borowski. Była szansa na 3-0, nie złożył się do strzału zawodnik Lecha. Jeszcze Kasper Kozłowski, jeszcze Szymon Włodarczyk. No, próbował, robił tutaj co mógł Tim O'Eary, aby powstrzymać Włodarczyka przed ustrzeleniem hat-tricka. Zobaczmy, co teraz zrobi Kasper Kozłowski. Kozłowski, doskonała centra. No i tak jak zdążyliśmy gdzieś zapowiedzieć, Ariel Mosur w 20. jeszcze pierwszej minucie na 4-0. Oczywiście, że tutaj też nikt nie będzie narzucać ogromnego tempa. Polacy cierpliwie będą szukali kolejnych goli. Teraz Matuła do Borowskiego. Borowski, płaskie zagranie, to musi skończyć się golem i golem się kończy. Patryk Kusztal ze swoją drugą bramką w tych eliminacjach. To też na pewno nie jest coś, co tutaj satysfakcjonuje podopiecznych austriackiego selekcjonera. Teraz akcja. Włodarczyk, to nie on uderza, on asystował, podawał piłkę Kasprowi Kozłowskiemu. 6-0, ale widać, że ten duet dobrze razem funkcjonuje. Kwiatkowski z narożnika. Kolejny strzał głową i kolejny gol. 7-0 w 40 minucie spotkania. Muszą Państwo wiedzieć, bardzo rzadko się naprawdę zdarzają takie wyniki. No, to są ewenementy, jeśli do tego dochodzi. Teraz Kozłowski w roli asystującego i ta asysta przy trafieniu Szymona Włodarczyka staje się faktem. Oj, co tu się wydarzyło? Kasper Kozłowski, on z takich prezentów oczywiście musi korzystać. Doliczony czas pierwszej połowy tego spotkania. 9-0. Skacze do piłki Goguł. Tyłem do bramki wypychany z okolic pola karnego. Gerbowski. No jest takie oblężenie, budowanie ataku. Może teraz zakończymy to strzałem. Patryk Goguł, dobitka Dominika Wasilewskiego. Tym razem już nie było ani spalonego, ani ciut gorszego wykończenia. Tym razem Wasilewski był bezlitosny. Wasilewski cofnął się nieco głębiej po tę piłkę, zagrał z Gerbowskim, Gerbowski do Wasilewskiego, no właśnie, u Dominika Wasilewskiego, miałem teraz o tym mówić, widać taki głód zdobywania goli i nie jest to przypadek, że po przerwie on trafia po raz drugi. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiaj, za stanowisk komentatorskich. Michał Zachodny i Adam Delimat. Ładnie to wygląda, 11 goli zdobytych przez Polaków, ani jednej bramki dla Liechtensteinu. Wygrywamy.